Rozpoczynamy nowy cykl na naszym kanale poświęcony ukraińskiej kulturze, a konkretnie ukraińskim filmom. Będziemy tutaj prezentować informacje o najciekawszych, naszym zdaniem, filmach ukraińskich, które warto obejrzeć. Jednym z takich filmów jest produkcja pod tytułem Pracuję na cmentarzu, którą wyreżyserował Oleksii Taranenko. Jest to tragikomedia, w której akcja, jak łatwo się domyśleć, rozgrywa się właśnie na cmentarzu. Główny bohater to 35-letni Sasza, który pracuje w firmie stawiającej nagrobki na cmentarzu. Aby zdystansować się od psychicznie wyczerpującej pracy, Sasza stał się człowiekiem pełnym cynizmu i ironii. Dzięki temu nie przejmuje się tragediami klientów, którzy stracili bliskich. Jednak pewnego dnia pojawia się jego 14-letnia córka, która pragnie odnowić kontakt z ojcem. Ponadto Sasza poznaje młodą kobietę, która właśnie pochowała swojego syna. Jego życie komplikuje się jeszcze bardziej, gdy angażuje się w walkę o władzę między szarą eminencją cmentarza a nowym zarządem. Jego zdystansowana, chłodna postawa powoli zaczyna ulegać przemianie. Okazuje się, że w jego przeszłości wydarzyło się coś, czego nie był w stanie zaakceptować. Sasza, chcąc nie chcąc, musi nauczyć się kochać i przestać bać się życia. Musi pokonać swój wewnętrzny cmentarz. Zachęcamy do obejrzenia tego filmu, a w komentarzach wpisujcie inne ukraińskie filmy, które sami polecacie. Ну і просто придурки. Я бачу, ви великий оригінал. Хоча не такий вже й великий. Тут я міг би вам збрехати і сказати, що все скінчиться добре. Рано чи пізно ти розумієш, що цвинтар не зовні. Ваша заслужена доплата. Він всередині. Я не можу. Пробач, я не хочу. Доньку мою не вберегла. Тепер пам'ятник хочу поставити, щоб поруч з дочкою моєю лежати. Пам'ятник зробити можна, а пробачити як? Як пробачити? Життя. Ти життя забув? Ось і все. Життя.